Nie wiem, co miałam powiedzieć. No, myślę, że jest to zacny początek dzisiejszego nagrania. Zacny! Cześć! Witam Was bardzo serdecznie na moim kanale. Dawno mnie tutaj nie było, słuchajcie. A nie było mnie, chociaż nie. U Was w domu byłam, czy tam w pociągu, czy w tramwaju i tak dalej. Ale nie nagrywałam od ponad 2 tygodni. Mieliście na szczęście filmy na zapas. Zobaczymy, jak to będzie z dzisiejszym nagrywaniem. Czy jest to jak z jazdą na rowerze i o tym się nie zapomina. No i z ogłoszeń, no to oczywiście niekończący się remont, który miał się skończyć w kwietniu. Jest prawie wrzesień. No i co? I tutaj jeszcze wiatrak, bo 29 stopni, więc wiecie, to nie na moje nerwy. No i co jeszcze mogę powiedzieć? To tyle z ogłoszeń. Dzisiaj porozmawiamy sobie o paletach, które mam w swojej kolekcji. Jak wiecie, mam mnóstwo palet, ale których już nie używam. Tak. I dlaczego ja ich nie używam? Dlaczego? Oczywiście Wam powiem, ale w większości przypadków jest tak, że no te palety mi się na początku spodobały, były ok, ale nie na tyle, żebym sięgała po nie bardzo często. No, sięgam po nie niestety rzadko albo wcale, bo po prostu pojawiły się inne palety, które skradły moje serce. Nie wiem, czy wy też tak macie, ale ja po prostu mam swoje ulubione palety, których używam nadal często i po prostu dękuję je do imentu. I tak się zdarza, że po prostu te niektóre palety zostają w tyle i o nich zapominam, lub po prostu nie były warte mojej uwagi na tyle, żebym używała ich często lub jeszcze częściej niż najczęściej. Także zaczynamy. Mamy tutaj w większości, tak, w większości wszystkie palety, które tutaj zgromadziłam na mojej liście, no to są palety drogeryjne. Także co? Zaczynamy! Okej, pierwsze dwie palety w dzisiejszym zestawieniu to będą palety NYXa. Mam kilka palet NYXa i nawet Wam mówiłam ostatnio, nie ostatnio, to już jakiś czas temu było, o palecie, która mi się spodobała. Ona była z serii tych czterech żywiołów. Ja miałam akurat Water, czyli wodę. No i co, i ona mi się spodobała, ale niestety mam dwie palety, które no słabo. Słabo, a wręcz dziadostwo po dziadowsku. O, kiedyś się tak mówiło, nie wiem, czy teraz się tak mówi. A mianowicie, jedna z nich to jest NYX Ultimate Brights, tak? NYX Ultimate Shadow Palette. Ja mam w odcieniu Brights, dobrze powiedziałam. I to jest USP 04, cokolwiek to znaczy. Paleta wygląda następująco. Ja byłam nią zachwycona w sklepie i długo się zastanawiałam, czy się w nią zaopatrzyć, bo nie jest to tania sprawa, kosztuje ona 85 zł. Ale moim zdaniem jakość tej palety naprawdę pozostawia wiele do życzenia, słuchajcie, bo te kolory, one uciekają. To są uciekinierzy. Uciekinierzy i uciekinierki, bo powiem Wam, że próbowałam i na korektor, i na bazę, i te kolory uciekają. Ten pigment się po prostu wytraca, nieładnie one się łączą ze sobą, nie wygląda to dobrze. I dziwię się, że ta paleta mi się nie sprawdziła, bo mnóstwo osób ma co do niej pozytywne odczucia, ale ja jestem na nie i uważam, słuchajcie, że to jest strata hajsu. Nie będę tutaj ściemniać. Moim zdaniem, niestety, jest to bubel. Już Wam wspominałam o tej palecie, także tak krótko, tylko dzisiaj, ale jak dla mnie, niestety jestem na nie, a szkoda mi się jej pozbywać, no bo nie jest to tania sprawa i czasami do jakiejś, wiecie, no ale to bardzo rzadko, raz na ruski rok. Raz na ruski rok ja jej używam, także do jakichś akcentów kolorystycznych, ale tak czy inaczej, no nie sprawdziła mi się i Wam nie polecam. Wiem, że są też różne inne wersje kolorystyczne tej palety, także być może one się sprawdzają, dajcie koniecznie znać. Jak dla mnie to jest bubel, to jest dziadostwo i nie. Tej pani już podziękujemy. I kolejna paleta też z NYXa, to jest Candy, a dokładnie Candy, tak? Nie, ona się nazywa Sugar Trip Squad. Tak oto wygląda. Jest przepiękna. Słuchajcie, ja już nawet się zaczęłam zastanawiać, czy ja jej nie wyrzucam, dlatego że ona jest tak piękna i po prostu bardzo lubię na nią patrzeć. I tutaj jest taki abstrakcyjny obrazek, który moim zdaniem jest genialny. I bardzo mi się to podoba, także szata graficzna zdecydowanie na plus. Ale był test tej palety na kanale, bo ona też znajduje się, no nie tylko jeżeli chodzi o kolorystykę, to znajduje się w moich w kręgu moich zainteresowań, w betonowym kręgu. Ale słuchajcie, no co ja mogę powiedzieć o tej palecie? No niestety nie jestem z niej zadowolona. Jeżeli chcecie większe oględziny, no to oczywiście zapraszam Was do tego filmu, o którym wspomniałam przed chwilą. Kolorystyka jest przepiękna. Powiem Wam, że te tutaj kolory,
No to jest to coś moim zdaniem nieoczywistego, ale można się tutaj pobawić faktycznie, chociaż tutaj nie ma to nic wspólnego jednak moim zdaniem z zabawą, a raczej z torturą. Nie wiem jak wy, ale ja raczej tortury w makijażu nie stosuję i lubię się pomalować jakoś tak, wiecie, no lubię traktować makijaż jako przyjemność, a nie, że męczę się i muszę znajdować po prostu, wynajdywać różne wszelakie sposoby na makijaż, na tę paletę. Uważam, że to nie w tę stronę i to jest słabizna, a niestety nie jest to tania sprawa i ona też kosztuje ponad 80 zł, ja za nią zapłaciłam 60 chyba z czymś, zresztą to już mówiłam w tym filmie, jeżeli chcecie więcej coś, no to oczywiście was do tego filmu odsyłam, ale powiem wam, że nie, to jest jakieś nieporozumienie i tutaj jest ta sama sprawa, cienie są napigmentowane, owszem, ale one są suche i na powiece również to są uciekinierzy. Oczywiście mi przerwało, klasyka gatunku. Czekajcie, przesunę was trochę, dobra. Także koniec końców muszę powiedzieć, że niestety z tą paletą się nie polubiłam. No, tak jak wspomniałam, niestety, bo szata graficzna jest przepiękna i kolorystyka również. No ale czy chodzi o to w makijażu, żeby się męczyć? Nie! Kiedyś była taka reklama, po co się męczyć, Mr. Muscle cię wyręczy. No oczywiście w makijażu nikt nas nie wyręczy, ale fajnie by było, gdyby się go przyjemnie wykonywało. Także z tą paletą niestety jestem na nie. I mam tutaj trzy paletki, to są akurat z Lovely. I właściwie powiem wam, że one nie są tragiczne i nie będę tutaj na nie narzekać, tak jak w przypadku tych poprzednich palet z NYXa. Ale są to palety, które można by określić takim maksineczkowym meh. Takie... Dobra. No takie coś, że... No nie zachwyciło mnie to. No nie powaliło mnie na kolana. Ja oczywiście rozumiem, że jest to paleta drogeryjna i paleta tania, więc nie powinnam się aż tak czepiać, to wiecie, nie jest tak, że ja nagle stałam się burżuazją i będę narzekać za wszystkie palety i nawet nie spojrzę na paletę poniżej 50 zł, nie, no zupełnie tak nie jest. Ale po prostu powiem wam, że ja mam mnóstwo innych palet w tej samej, w tym samym przedziale cenowym, które są o wiele lepsze i uważam, że nie ma co sobie tutaj powieki zawracać tymi cieniami, a mowa tutaj o Sorbet Eyeshadow Palette, Electric Plum i Candy, czyli wszystkie te palety to są palety właśnie z Lovely. No i powiem wam, że nie ma tutaj na co narzekać, bo cienie są spoko, są w porządku, blendują się nawet nieźle, kolorystyka jest bardzo ciekawa, ale powiem wam, że jeżeli miałabym porównywać te palety właśnie do tej Peach Desire, która jest genialna, świetna paleta, no to te moim zdaniem są nieco słabsze, no i ja wiem, że tutaj zaraz wszyscy się odezwą, czego ty chcesz, kobito? To są tanie palety, czego chcesz? Ale tak jak wspominałam, ja mam palety w podobnych cenach, tak jak tutaj chociażby z Make Up Revolution, które są świetne, no i powiem wam, że tutaj, no ja niestety się w nie... No ja niestety po nie nie sięgam, a szkoda, bo uważam, że kolorystyka jest przepiękna, pigmentacja jest ok, ale nie są to palety, które po prostu zawirowały moim makijażowym światem, no i to są takie właśnie takie... Są lepsze. Także nie, po te palety już niestety nie sięgam. Zastanawiam się, co z nimi zrobić. Może gdzieś pójdą dalej w świat. Zobaczymy, bo nie ma sensu, żeby się u mnie marnowały. Chociaż szkoda mi niektórych kolorów, bo ten limonkowy... miam. Te tutaj błyskotki, dlaczego nie? Ale powiem wam, że ja od kiedy mam turbo pigmenty, to po prostu wszelkie inne błyskotki dla mnie straciły na znaczeniu i na wartości. Także z tymi paletami no raczej się już nie polubię, skoro ich nie używam. I powiem wam, że ja właśnie też je kupowałam do testu, żeby wam pokazać, jak to się one u mnie sprawdziły. I są one takie sobie, nie będę ich, wiecie, zrównywać z ziemią i wywozić koparką, ale po prostu są to palety, których w tym momencie nie używam. I kolejna paleta, o której nie mówiłam na kanale, a szkoda właściwie, no bo mogłam wam ją pokazać, nie widziałam filmów na jej temat i mowa tutaj o Makeup Academy Professional. Ja mam w odcieniu, czy on się jakoś nazywa? Nie, chyba się jakoś tam nie nazywa, a przynajmniej ja tego tutaj nie widzę, ale paleta wygląda tak. Jest to paleta zakupiona w drogerii Natura, nie była ona droga. Jak widzicie, no kolorystyka jest taka typowa w moim typie, ale powiem wam,
żeby zrobić makijaż tą paletą, no to trzeba się troszeczkę namęczyć, bo pigmentacja jest taka sobie, kolory również są uciekinierami i uciekinierkami, co za trudne słowa, saba spokój. No i niestety uznałam, że dobra, nie ma co, ale teraz Wam ją pokazuję i powiem Wam, że to też jest tania paleta, no i też mogłabym się tutaj czepiać. Jakiś tam makijaż powstanie, coś tam będzie, to nie jest coś takiego, że wyglądacie jak plastuś lub jak klaun, ale nie jest to coś, na co warto wydawać hajs, mimo że jego jest niewiele, można sobie kupić za ten pieniądze na przykład jakiś fajny drogeryjny korektor lub podkład. Także ja niestety jestem na nie. I mam paletę tutaj, po którą nie sięgam, jedną jedyną czekoladkę, którą chciałabym w tym zestawieniu właśnie Wam pokazać. Jest to czekoladka z Makeup Revolution. Ja uwielbiam te czekoladki, wiele razy Wam o tym wspominałam i mam mnóstwo tych czekoladek już w swojej kolekcji. Zobacz, masz szminkę na zębach, ta szminka to śmierdzi. Zresztą mówiłam już wielokrotnie o tym. Ach, te didaskalia. No i co, jeżeli chodzi o tę paletę, no to mam mnóstwo tych czekoladek, ale powiem Wam, że po tę nie sięgam i to jest pierwsza czekoladka w mojej kolekcji. Ja uważam, że poszła marka, no naprawdę teraz w jakość i jest super, a ta jest taka sobie. A poza tym ja już nawet się zastanawiam, czy ja jej nie kupiłam tylko dlatego, bo mi się bardzo podobało to opakowanie, wiecie, ja królowa samozwańcza, królowa różu. Niestety nie, no zaraz Wam pokażę, jak to wygląda w środku, bo ona już trochę ma. I powiem Wam, że już nie sięgam po nią, chociaż jak widzicie, faktycznie po nią sięgałam. Ale teraz jestem zdziwiona i teraz nie kupiłabym już takiej palety, bo uznałabym, że ona nie jest w moim stylu, że jak na mnie jest troszeczkę nudna. Oczywiście warto mieć takie bazowe kolory, jeżeli w takim stylu się malujecie, ale ja, no stety lub niestety, tak po prostu jest, lubię nasycone barwy i powiem Wam, że po nią już bym nie sięgnęła. Nie jest to tragiczna jakość, ale tak jak wspomniałam we wstępie, Revolution teraz no znacznie się polepszyło i muszę powiedzieć, że te najnowsze czekoladki, no to jest sztos w porównaniu do tych początkowych, także no nie. A jak ona się nazywa, bo tutaj Wam nie przeczytałam, ona się nazywa Chocolate Love, jak widzicie. Opakowanie też mam, ale przeszło Sodomę i Gomorę, więc tak to wygląda. I ostatnie dwie paletki, których test również był na moim kanale jakiś czas temu, bardzo, bardzo nawet dawno temu, chociaż nie tak dawno, nie, może nie tak dawno. Jeżeli chcielibyście coś wiedzieć więcej, no to oczywiście Was zachęcam do obejrzenia tego testu, a mowa tutaj o paletach we współpracy ze Zmalowaną i we współpracy z Vivą Avivą. I tak, nie zrozummy się źle. Te palety są spoko, ale ja po nie nie sięgam, bo mam o wiele lepsze, kolory, że tak powiem, bo na przykład ta paleta, która powstała we współpracy właśnie z Vivą, to mnie się głównie tutaj podobał jeden odcień i zaraz Wam go tutaj pokażę, to był ten fiolet. Ten fiolet mi się niesamowicie podobał i to było coś, to był sztos. Ale powiem Wam, że ja po nią nie sięgam, no bo tak to jest, jak ja na przykład mam paletę Affect in the Spotlight, która jest świetna i w której wszystkie kolory mi odpowiadają i miałabym sięgać po ten jeden jedyny, który w dodatku czasami tworzy taki drobny brudek na powiece, no to nie, ja wiem, że Wy piszecie, że jesteście zadowolone na przykład z tej palety, że ta paleta jest Waszą ulubienicą, ja to doskonale rozumiem, bo ta paleta nie jest zła. Ja dlatego, nie dlatego jej używam, że ona jest zła, ja dlatego jej nie używam, bo po prostu mam lepsze połączenie kolorystyczne w innych paletach i jeżeli za pomocą jednej palety mogę wykonać makijaż, no to ja po prostu po tę paletę już nie sięgam. Ten kolor jeszcze jest ciekawy i w sumie mogłabym się zwrócić trochę ku niemu i ja nie będę tej palety, słuchajcie, wyrzucać, bo ja myślę, że być może jeszcze kiedyś do niej wrócę. W tym momencie po prostu nie mam takiego, jak to się mówi, szału na to, jak to się mówi, nie, jakieś inne było wyrażenie, czyli nie mam szału, nie mam ciśnienia na tę paletę, jakoś w tym momencie po nią nie sięgam, ale być może jakoś mi się odmieni, bo nie jest ona zła. Chociaż powiem Wam, bo ona chyba kosztowała 5 dyszek z tego co pamiętam, że mam palety lepsze w swojej kolekcji, lepsze jeżeli chodzi o jakość i paleta Zmalowanej. Nie mogłam jej nie kupić, bo uwielbiam pracę Zmalowanej, także no ja czekałam na tę paletę i powiem Wam, że ja jej nie używam właśnie też z tego samego względu, że nie jest to paleta moim zdaniem
moim skromnym zdaniem. Nie jest to paleta kompletna, a po ten rozświetlacz nie sięgam, bo nie uważam, żeby to było jakieś mistrzostwo świata i mam lepsze rozświetlacze. Chociażby to Trio z Golden Rose, ono się nazywa Highlighter Baked Trio. Nie, teraz nie powiem Wam, ale chyba wiecie, o co chodzi. I jedyny cień, który mnie zachwyca w tej palecie, to jest ta niebieskość, bo ta niebieskość to jest faktycznie cień wyjątkowy, ale tak jak wspomniałam, lubię mieć palety, którymi wykonuję makijaż od A do Z. Także to też nie jest zła paleta, nie zrozumcie mnie po raz kolejny źle, ale po prostu po nią nie sięgam, no bo mam lepsze wersje teraz kolorystyczne, no i co? No i tak to wygląda. I była to ostatnia paleta w dzisiejszym tutaj moim zestawieniu. Dajcie koniecznie znać, czy Wy macie takie palety, których już nie używacie lub po które sięgacie bardzo, bardzo rzadko i z jakich względów, czy z takich względów może jak ja, że macie lepsze palety lub wolicie mieć wszystko w jednym lub Waszym światem zawładnęły turbo pigmenty. No, dajcie koniecznie znać, czy macie takie palety, które kiedyś były Waszymi ulubionymi, a nawet jeżeli nie ulubionymi, to po które sięgałyście często, a już tego nie robicie. Bardzo chętnie się dowiem, jakie macie palety w zbiorach, czy również takie tutaj jak ja, po które nie sięgacie, albo może ostatnio je kupiłyście. No i co? I to by było na tyle. Dzisiaj przetrwaliśmy, nawet nie było słychać remontu, także jest dobrze. Dziękuję Wam serdecznie za oglądanie. Jeżeli nie macie dość, no to zapraszam Was do playlisty, oczywiście do oglądania wszystkiego na bieżąco ze mną, do klikania łapek w górę, jeżeli ten film Wam się podobał, i do odwiedzania mnie na Instagramie, bo tam też jestem, też jest kolorowo i też coś się dzieje i żeby być ze mną na bieżąco, no to fajnie. Dziękuję Wam przy okazji za wszystkie wiadomości, które do mnie wysyłacie na Instagramie, jest mi zawsze bardzo miło. No i co? I widzimy się już niedługo, kiedy? W następnym filmiku. Do zobaczenia. Cześć! Dlaczego jest tyle szumu w tle? Ja się pytam. Oprócz pana remontującego. Nie pozdrawiam.